Hejo, cześć, witajcie mojego raz w kolejnym maksymalnym vlogu. Tak, wiem, od długiego czasu już nie było vlogów, ale dużo z was prosiło, żebym nagrał vlog, jak na Discordzie pisaliście i w komentarzach pod filmikiem, który nazywał się Powrót, o którego nagrałem tylko dwa filmy, chcieliście vlogi i pomyślałem sobie, a dzisiaj mam wolne, nie muszę dzisiaj pracować, ponieważ nie ma roboty, mogłem zostać w domu. Więc pomyślałem sobie, że nagram vloga. Nie będę dzisiaj robił nic nie wiadomo czego specjalnego, będę siedział w domu, ponieważ mamy okropną pogodę. Akurat stoję przed oknem, deszcz pada, teraz się uspokoiło trochę, ale cały ranek deszcz padał. Nic nie można było zrobić, musiałem wyjść z psem, wyszłem z psem o 8:00. Ten pies w ogóle nie chciał iść, bo deszcz padał. Tak zimno, nie wiadomo co. Ostatnio byłem chory, więc nie chcę znowu być chory, więc będę siedział w domu po prostu dzisiaj. Skoro mam wolne. I tak, chciałbym pogadać po prostu o kilku rzeczach, które chcę na przykład nagrać, co się dzieje na kanale, co wszystko, jakie mam zaplanowane rzeczy, co teraz aktualnie też robię. Pierwsza rzecz, o której chciałbym pogadać, to jest właśnie rzeczy, które chcę zacząć nagrywać. Jest kilka rzeczy, o których myślę już od dłuższego czasu, żeby nagrać. Są takie tajne projekty, może to nazwać, o których nie chcę rozmawiać, teraz nie mogę za bardzo rozmawiać, bo nie wiem, czy to w ogóle wyjdzie, czy to nie wyjdzie, ale jeżeli się uda, to niedługo się pojawi to na kanale, nie będę mówił co to, znaczy może teaser będzie tego na Discordzie, więc dołączajcie na Discorda, link jest w opisie, dołączajcie na Discorda, tam zawsze ja update robię, co się dzieje na kanale, co kiedy będzie nagrane. Znaczy, jeżeli wiem, co będę nagrywał, to piszę, że coś będzie nagrane i to i tamto. Wrzucam zawsze też od razu, jak filmik tylko jest wrzucony. Nie każdy dostaje oczywiście powiadomienia na YouTubie, ponieważ YouTube tak działa w ostatnim czasie, że to jest w ogóle załamanie, o tym też porozmawiam. Więc tam wrzucam od razu linki do filmików, jeżeli chcecie obejrzeć. Jest kilka takich tajnych projektów. Tajnych. Jest jeden głównie taki tajny właśnie projekt, który chcę zrobić, robię to z jedną osobą, którą już znacie z kanału. Więc jak się uda, to będzie to ciekawy, myślę, projekt. Będzie się co jakiś czas pojawiał, ale to jeszcze musimy to obgadać, jeszcze wszystko zaplanować, jak będziemy to robić, co będziemy dokładnie robić, wszystko, ale to zobaczycie w swoim czasie, spróbujemy to zrobić jak najszybciej tak naprawdę. Też napiszcie mi w komentarzu, jak podoba wam się jakość, teraz powinna jakość vlogów być lepsza i wszystkiego, bo kupiłem sobie ostatnio nowy telefon, kupiłem sobie Samsunga S22 Ultra, więc teraz jakość filmików powinna być lepsza. Oczywiście nie pokazało to, lepszej jakości nie miał filmik, w którym robiłem unboxing God of War'a. To dopiero było załamanie dla mnie, jak montowałem. Wiecie, ja nagrywałem ten filmik, bo gra dopiero przyszła wieczorem, więc ja mówię, okej, to nagram na szybko, bo chcę jeszcze pograć. Oczywiście nie pograłem tego wieczoru, ponieważ mam taki internet tutaj czasem, że zanim gra się pobrała, była pierwsza w nocy, a ja poszłem już spać, ponieważ musiałem do pracy na następny dzień iść. Więc po prostu nagrałem to na szybko wieczorem. Nie siedziałem samemu w pokoju, ponieważ był brat Sofii ze mną i ja do niego mówię, mówi ok, bo on chciał zobaczyć, jak wygląda to wszystko, bo on jest wielkim fanem God of War'a i mówi, chodź, posiedzę w pokoju, ty rób ten unboxing, nie będę przeszkadzał. Ja mówię, no dobra, ty się możesz przydać. Mówię, ustań za telefonem, bo ja i tak nie widzę, co ja nagrywam. Mówię, weź, mów mi, czy wszystko jest na środku, czy wszystko dobrze widać. Wiecie, po prostu by i tak oświetlenie było już słabe na wieczór. Ten żrandl tutaj, co mam, on nie robi najlepszego światła, jakie jest. Więc ja do niego mówię, weź mi mów, czy wszystko chociaż widać. I on za każdym razem, tak jak na przykład jest tam, że szybciej idzie albo coś w filmiku, to ja zawsze się go pytałem, czy wszystko dobrze widać, czy jest wszystko na środku. Tak, tak, wszystko super. Potem ja usiadłem, mówię, ja to zmontuję już ten filmik, żeby był gotowy. Montuję filmik, a to załamanie. Nic nie widać, nic nie ma. Musiałem, podczas montowania mówię, kuźwa, to się nie mogę tego tak zostawić, to wygląda okropnie. Mówię, to zrobię chociaż zdjęcia tych rzeczy, które były w środku wydycji kolekcjonerskiej i wam dołączę po prostu, żebyście też mogli jakoś zobaczyć, jak to po prostu wygląda, bo nie było tego widać wszystkiego tak naprawdę. Oczywiście to był też mój błąd, że tak późno to robiłem, no ale nie chciałem czekać do następnego dnia,
żeby móc to nagrać, bo wtedy na samy dzień, jakbym to nagrał, to by wyglądało wszystko super pewnie, bo światło naturalne i wszystko, ale się pośpieszyłem i tak to wyszło. Tak, więc jakość powinna być lepsza teraz na tych filmikach i na tym wszystkim. Jedynie co mnie boli to ręka teraz, bo nie jestem przyzwyczajony od trzymania telefonu w taki sposób po prostu cały czas. Jak wcześniej nagrywałem vlogi codzienne, to po prostu po jakimś czasie już to w ogóle nie czułem, że trzymam telefon w ręce. A teraz no to trochę jest wymagająca rzecz, że tak powiem, dla mnie, jak jestem nieprzyzwyczajony do nagrywania. I tak, więc pierwszy projekt to jest ten tajny projekt. Druga rzecz to chciałbym wrócić do nagrywania filmików z gier. Tylko chciałbym, żebyście napisali, jakie gry chcielibyście na przykład zobaczyć na kanale. Oczywiście nie MTA, bo nie chce mi się, będę z wami naprawdę szczery, już mówiłem to tyle razy. Nie chce mi się nagrywać MTA. Nawet na Discordzie mamy naklejkę Kiedy Szybcy, którą można wysłać, bo tyle ludzi się pytało już Kiedy Szybcy, Kiedy Szybcy, Kiedy Szybcy. Nie będzie szybkich. Szybcy się skończyli i nie będzie szybkich, więc zapamiętajcie, to nie będzie szybkich, więc jeżeli chcecie mi jakąś grę polecić do nagrania, to piszcie wszystko oprócz MTA. Jak wrócę do MTA, to na pewno coś nagram, ale aktualnie nie planuję na powrót do MTA po prostu. Jedyny GTA, w który w ostatnim czasie grałem, to dużo GTA Online grałem po prostu na PS5, bo z kolegą grałem, z Richim, którego wielu z was zna ze starych vlogów. Z nim dużo strasznie graliśmy. Ale w MTA w ogóle nie gram, nawet, znaczy mam zainstalowane, ale nie gram w ogóle. Więc MTA nie, o czym myślałem, to żeby na przykład nagrać filmiki z jakichś gier horror, ponieważ od jakiegoś czasu gram już w gry horrorowe i mam ochotę po prostu grać w horrory i nagrywać na przykład horrory. Możecie pisać mi w komentarzach, jakie byście chcieli na przykład zobaczyć, które są fajne. Ja co lubię, bardziej mi się horrory podobają, które są takie underrated, można tak powiedzieć. Takie nieduże horrory po prostu. Tylko takie małe te gry na Steamie, co wychodzą indie od czasu do czasu. Które wyglądają bardzo ciekawie i na przykład robią coś inaczej niż te wszystkie sławne horrory, że tak powiem. Jest taka gra, którą chcę kupić, którą na pewno nagram odcinek, która się nazywa... Raczej w sklepie się pracuje i to jest japoński horror. Od tam jakiegoś japońskiego dewelopera, który robi chyba samemu te gry. On ma taką całą serię tych gier. I właśnie zobaczyłem tą grę i mówię, kurde, fajnie wygląda. Może to nagram, bo nie jest droga. Ona chyba kosztuje 2 euro czy coś takiego. Ale graficznie wygląda, taki ma styl właśnie unikalny właśnie. Nie wygląda jak każda inna gra. I atmosfera, widać, że w tej grze jest taka bardzo, bardzo creepy, nie? Więc to bym chciał nagrać. Co bym chciał nagrać, ale to bym potrzebował waszej pomocy. Do tego byście musieli dołączyć na Discorda mojego, żeby wysłać mi linki. Chciałbym nagrać filmik o memach, ale nie takie, że memy po prostu randomowe, które oglądam na YouTubie albo coś, tylko memy, które wy mi wyślecie. To bym potrzebował waszej pomocy do tego. Dzisiaj napiszę też na Discordzie, przed wrzuceniem tego filmiku napiszę na Discordzie, na specjalnym kanale, gdzie możecie wysyłać takie rzeczy, żebyście mi powysyłali. I jak dostanę wystarczająco filmików, to nagram taki filmik, że na przykład reaguję na wasze ulubione memy, albo wasze ulubione TikToki, albo po prostu śmieszne filmiki, ponieważ lubię oglądać głupie filmy i chciałbym czasem zobaczyć po prostu co oglądają moi widzowie, co oglądają inni, co śmieszy innych, bo ja wiem, jak ja mam humor, ja mam bardzo dziwny humor, ponieważ śmieszą mnie czasem rzeczy, które nie śmieszą innych, albo mam bardzo czarny humor, czyli ja się śmieję z rzeczy, z których nie powinno śmiać, no ale tak już jest, więc chciałbym zobaczyć, co was śmieszy, więc wbijcie na Discord, jak mówię, link jest w opisie, to będę mógł zareagować na wasze memy i na to wszystko. Co jeszcze chciałbym nagrać? Też myślałem nad zaczęciem robienia live'ów znowu. Po pierwsze musiałbym znaleźć, w jaką grę bym chciał grać. Ponieważ myślałem nad jakimś po prostu survivalem, na przykład Valheim, bardzo lubię. Albo V-Rising, to jest taka nowa gra, od 3 miesięcy jest na Steamie. Też survival, bardzo fajny. Bo chciałem po prostu pograć w coś na live, gdzie nie muszę się skupiać za bardzo na historii. Po prostu siedzę, buduję, zbieram, robię rzeczy i mogę cały czas z wami rozmawiać. To będę musiał o tym pomyśleć, no i
Jeden problem, który mam, to jest ten internet mój na górze. On nie zawsze działa najlepiej. Ja mam swój własny router, ja mam swój własny internet, ale nie mogę go podłączyć tutaj na górze w pokoju, tylko on jest podłączony na dole u rodziców Sofii. Jest ten router podłączony. On stoi tak, że ja stoję jakby... Mój komputer stoi piętro wyżej, prawie nad routerem, ale i tak mam czasem słabe połączenie. Teraz taki wzmacniacz mam specjalny do sygnału. To teraz się polepszyło, więc jakby było dobrze, zobaczę jak będzie. W ostatnim czasie mam straszne problemy z internetem, ale to ogólnie, nie tylko u mnie, u wszystkich tak naprawdę tutaj w Niemczech. Więc jeżeli się polepszy to wszystko i będę miał całkiem stabilny internet, to myślę nad wróceniem do robienia live'ów. Jak na przykład nie będę miał weny, żeby coś nagrać albo coś, to mogę zrobić jakieś live'y. Możecie też dać propozycje, jakie live'y moglibyśmy robić. W co grać, to może byśmy coś wymyślili, żebym z wami w coś pograł albo coś. To się wymyśli. To właśnie o to mi chodzi właśnie z tym Discordem. Wiem, już wspominam chyba trzeci, czwarty raz już tego Discorda. Ale naprawdę dołączcie do Discorda. Tam są kanały na wszystko, na pomysły, na filmiki, na pytania, na wszystko. Więc tam mogę wam odpowiedzieć. I możemy coś po prostu razem zaplanować tak, żeby dla mnie się to podobało i głównie dla was. Więc dołączcie na Discorda. I tam się wszystko obgada. I co jeszcze? Nie wiem, już tak od 11 minut gadam. Nawet nie ogarnąłem tego, że od 11 minut gadam. To nie będzie żadnego nie wiadomo jakiego montowania w tym filmiku, ponieważ ja stoję tak naprawdę tutaj w najlepszym świetle, jakie mam aktualnie, żeby jakoś to wyglądało i przechodzę od okna do okna tak naprawdę, bo jak wiecie, tak wygląda ten tutaj pokój cały, więc nigdzie indziej nie mogę iść. Muszę tutaj być. Myślę teraz też, żeby kupić sobie takie światło tutaj, żeby mieć przy kompie, żeby jak na przykład będę nagrywał wieczorem, żeby mnie było dobrze widzieć, ale to zobaczymy z czasem, żeby to wszystko kupić, bo teraz przychodzą święta, więc dużo kasy jest wydawane po prostu na prezenty, więc będę musiał zobaczyć, wszystko zaplanować, co chcę dokupić, co to tamto, ale to z czasem będzie. Jeżeli naprawdę chcę znowu wrócić do tego nagrywania, To będę musiał i tak takie rzeczy zrobić, ponieważ jakoś w ostatnim czasie mam ochotę nagrywać, tylko właśnie nie wiem co mam nagrywać, ponieważ jak gram w gry, to aktualnie gram głównie w gry na playce, na których robię platynę. Na przykład w God of War Ragnarok robię platynę, robię w takiej grze Bugsnax platynę, ostatnio zrobiłem w takiej grze Sifu platynę, w Minecrafcie kończę platynę na playce. To przechodzę tego, nadal przechodzę tego Horizon Forbidden West, tam też robię platynę. Więc to jest takie granie, po prostu ja sobie na chillu, tutaj mam fotel, który stoi, ja go sobie stawiam tam przed telewizorem. Siedzę, gram i po prostu robię osiągnięcia i przechodzę sobie historię i to często jest po prostu wieczorem, gdzie już Sofia na przykład idzie spać. To ja na przykład sobie siadam i gram jeszcze przez jakiś czas. Bo jak wiecie, ja nie pracuję na pełny etat, ja pracuję tylko na pół etatu. Co mnie bardzo wkurzy, ponieważ chciałbym też wreszcie zacząć zarabiać normalne pieniądze, jakbym pracował na pełny etat. Ale to też aktualnie teraz się tym zajmuję, żeby zmienić pracę, żeby zacząć wreszcie więcej zarabiać, żeby się mieć tą możliwość za jakiś czas może się z Sofii wyprowadzić wreszcie od jej rodziców, ponieważ już jesteśmy 3,5 roku razem. Mieszkamy u jej rodziców od 2,5 roku. Też byśmy chcieli się któregoś dnia wyprowadzić, ale pierwsze, ja muszę zarabiać więcej trochę niż ona, gdzie ona też pracuje na pełny etat i ona też zarabia dużo, ale też będzie dobrze, jak ja będę pracował na pełny etat, bo wtedy można wtedy więcej, o wiele więcej zrobić i nawet mieszkanie wynająć i to i tamto. To by było zajebiście, bo wtedy to już w ogóle, jakbym chciał nagrywać to wszystko, to już bym nie miał problemu i to i tamto i sram to po prostu. No wiecie o co mi chodzi, po prostu... Nie być uzależnionym od innych, tylko móc wszystko samemu robić, mieszkać samemu, to tamto. Jak dobrze pójdzie, to może się w następnym roku wreszcie to uda. Też kończę w styczniu 22 lata już. Nie wierzę, że ja mam 22 lata. Ja pamiętam, jak zacząłem nagrywać na YouTubie 8 lat temu, to miałem... W 2014 zacząłem nagrywać, czyli miałem 13 lat, ludzie. 13 lat, ja mam teraz 21 lat. Jak to oglądam swoje czasem filmiki, od czasu do czasu puszczam sobie moje własne filmiki, żeby obejrzeć. To jest tak dziwnie widzieć samego siebie, jak ja miałem 13, 14, 15, 16 lat, jak ja zacząłem z tym głupim wejpowaniem i to wszystko, uzależnienie od nikotyny jest po prostu zajebiste.
Muszę przestać. Przestałem palić. Dopiero to już nie palę, tylko wejpuję, ale te, z tym też chcę teraz przestać, bo teraz akcyza u nas jest w Niemczech. Wszystko się drogie zrobiło, więc teraz naprawdę palenie jest tak samo drogie, jak wejpowanie jest tak samo drogie, jak palenie. Więc muszę przestać z tym całym gównem, ale te, żeby uporać moje, że muszę nikotynę mieć, po 15 minutach gadania, walnę bucha. Oby YouTube mi tego filmika nie usunął, ponieważ YouTube w ostatnim czasie jest takim załamaniem według mnie. Dostałem dwa strajki dostałem w ciągu 2 miesięcy za stare filmiki, za Spróbuj się nie zaśmiać challenge, który podobno był niebezpieczny dla dzieci i miał coś wspólnego z organizacjami przestępczymi. To wszystko za każdym razem jak strajki dostawałem, udostępniałem na moim Discordzie. I za właśnie niebezpieczne dla dzieci. Usuwają mi vlogi, które były z 2016 i 17. Dostałem strajki za jeden vlog, gdzie gadałem o butach i jeździłem na rowerze. A drugi vlog to był po prostu, to nie był vlog, to właśnie było Spróbuj się nie zaśmiać, po prostu memy oglądałem. I to jest oczywiście wspólne z organizacjami przestępczymi. Jak wszyscy wiemy, memy po prostu są częścią Al-Kaidy. W ogóle są związane z mafią, z jakuzą, ze wszystkimi grupami, organizacjami przestępczymi, ze wszystkim, jak wiecie, memy to po prostu niszczą świat. W ogóle nie rozumiem, jak YouTube, co robi YouTube w ostatnim czasie, to jest po prostu załamanie według mnie. Są ludzie, którzy naprawdę się starają, żeby nagrać coś, żeby to, ale takie są ograniczenia teraz. Dla wielu osób, że no nic nie można robić, bo powiesz jedno złe słowo i od razu masz shadowbana i zaraz strajka dostaniesz i nie wiadomo co, a są tacy ludzie, którzy po prostu robią wszystko na YouTubie. Patola, nie chcę przeklinać, Patola jak nie wiadomo co, ale te filmiki są zajebiste, te okej, demonetyzacje dostaną, to może na przykład nagrywają ludzie, którzy po prostu mają w dupie to, czy będą zarabiać na tym, czy nie. Ale po prostu robią co chcą i im tego YouTube nie usuwa, a są osoby, które na przykład się starają, żeby nagrać naprawdę produkcję dobrej jakości i informacyjne i to wszystko i YouTube po prostu im to usunie, bo jedno złe słowo powiedzieli i już jest usunięty, albo na przykład dwie osoby nagrają to samo. Na przykład był ostatnio w Ameryce na YouTubie taki YouTuber Corey X Kenshin nagrał filmik z gry, w której tam chyba nagość była i mu strajka za to dali. Usunęli ten filmik i dali strajka, a kilka tygodni przed tym nagrał inny YouTuber tą samą grę, jeszcze większy YouTuber niż on, który się nazywa Markiplier, też to nagrał i jakoś jemu nic nie zrobili, a było to wszystko to samo było jak u niego, gdzie Cory nawet nie przeklina w swoich filmikach, wszystko cenzuruje, przekleństwo nawet jak w grze przeklinają, to on cenzuruje wszystko, jemu usunęli filmik, a dla innego YouTubera, który normalnie przeklina, normalnie wszystko, nie usunęli. To jest właśnie takie chore, co się na YouTubie dzieje, dlatego też przez długi czas nie chciało mi się nagrywać, ponieważ ja w ciągu ostatnich 2 lat chyba z 5 czy 6 strajków miałem za po prostu stare vlogi, a to po prostu tak zabiera całą motywację do nagrywania, że po prostu nic nie chce się robić, jeżeli dostajesz, jeżeli naprawdę, okej, ja nad tymi starymi vlogami nie pracowałem jakoś ciężko, bo to były po prostu vlogi, które ja nagrywałem codziennie i po prostu montowałem, nie robiłem nie wiadomo nic w nich specjalnego, jakiegoś montażu, że siedziałem po 10 godzin nad filmikiem, takich filmików mnie nie usunęli, ale po prostu sam fakt tego, że ja to kiedyś nagrałem, wszystko było dobrze i po 6 latach YouTube wpadł, o! Kurde, niebezpieczny dla dzieci, bo chłopak jechał na rowerze. Gdzie ja ten filmik obejrzałem, to było 18 minut filmiku, ja tam nic nie robiłem, co byłoby niebezpieczne dla dzieci, co by było po prostu związane nie wiadomo z czym. Nie wiem, oni, że tak powiem, z dupy wyciągają wnioski i co najlepsze jest, można oczywiście się odwołać do każdego strajka. Się odwołałem do tego strajka i po minucie, automatycznie po minucie, dostałem odmowę odwołania. Ponieważ nawet tego człowiek, bo ja jako mały content creator na YouTubie nie masz tak szans, bo nie masz żadnych kontaktów w YouTubie, nie masz osoby odpowiedzialnej za ciebie, nic nie możesz zrobić. Jak ci usuną filmik, to po prostu ci usuną filmik, jak ci usuną kanał, to po prostu ci usuną kanał i ich to w ogóle nie interesuje. Bo ty wszystko za ciebie robią, dla ciebie wszystko sprawdzają, wszystko to mają w dupie, bo jak jesteś dużym YouTuberem,
to zawsze jak zrobisz odwołanie, to z tego co wiem, sprawdzają to prawdziwi ludzie te filmiki. Zawsze możesz, jak masz jakiegoś partnera w YouTubie, możesz z tą osobą porozmawiać, ona ci może pomóc, jak to wszystko zrobić, ale jak masz na przykład, tak jak ja, 6 tysięcy subów, no to nic nie zrobisz. Jak ci dadzą strajka, to mają to w dupie, wyślesz odwołanie, oni po minucie ci powiedzą, że nie, no i tak się kończy to całe. Bo czy to ich interesuje? Nie. Czemu miałoby to ich interesować? Wiesz, o co chodzi? Ale każdy chce być w dzisiejszych czasach content creatorem i robić nie wiadomo co. W ogóle przez co się ludzie w dzisiejszych czasach wybijają, to i tak mnie załamuje czasem. Za takie rzeczy ludzie są po prostu tak nieoryginalni w dzisiejszych czasach. Wszyscy robią tam naprawdę to samo i nie wiadomo co, i każdy się na tym wybija, a osoby, które próbują być jakoś oryginalne albo robić to, co one chcą, czyli na przykład nie to, co każdy, właśnie coś oryginalnego, te osoby się nigdy tam naprawdę nie wybiją. Nie mówię o mnie, że ja jestem jakoś specjalny, bo ja zacząłem robić let's play'e i do dzisiaj robię let's play'e, więc to nie jest nic nowego, ja tu nic nowego na stół nie przyniosłem, nic nie na tą platformę nowego tam naprawdę nie zrobiłem, tylko po prostu jestem jednym z kolejnych setek tysięcy innych let's playerów na tej platformie. Ale są naprawdę osoby, które powinny mieć więcej subskrypcji, więcej po prostu mieć widzów, więcej wszystkiego, ale po prostu nigdy tego nie osiągną, ponieważ ludzie, którzy się teraz wybijają, to są osoby, które robią to same gówno cały czas i to jest w ogóle content dla 7-latków. Bo dzisiaj to musisz robić content dla 7-latków, żeby to dla każdego pasowało. No ale co zrobić, 7-latki w dzisiejszych czasach to w ogóle nie są 7-latki, to już w ogóle oni jakby krak brali, nie wiadomo co, to w wieku 5 lat. No ale takie jest życie, ludzie. Tak, czy mam coś jeszcze, o czym chciałbym porozmawiać? Chyba nie. Chciałem wam wspomnieć o jednej grze w tym roku, która wyszła. I to muszę wam powiedzieć, ponieważ jestem tak wkurzony na tą grę, nie grałem w taką złą grę od lat. Teraz aktualnie gram na PC-cie w Postala 4. Jak pamiętacie, grywałem serię z Postala 2. Dwójka już była jest oceniana jako najgorsza gra na świecie. Ja ją lubiłem. Postal ma swój własny fanbase, jest to bardzo specyficzna gra przez to, jak ofensywna jest i wszystko. Ale gram teraz w 4, która według mnie jest jeszcze gorzej zrobiona niż 2. Najsławniejsza 2. 3 była i tak okropna, też grałem. 4 jest oczywiście graficznie lepsza, ale optymalizacja jest po prostu załamanie. I gra tak samo jest załamaniem, tak samo jak 2 była załamaniem, ale w to mi się lepiej gra, w tą załamującą grę gra mi się lepiej, niż w grę, która, jestem wielkim fanem serii, grałem w każdą grę i się tak cieszyłem, że wyjdzie nowa część, mówię, se zamówiłem pre-order najdroższej wersji za 100 euro, mówię, wreszcie kolejna część. Wreszcie będę mógł sobie pograć i znowu może przeżyć to, co przeżyłem w starych częściach. Bardzo się zawiodłem. A gra, o której mówię, to Saints Row nowe. Mam Steelbook, bo kupiłem tą najdroższą wersję na premierę sobie. Specjalnie. To jest najnowszy Saints Row na PS5. W niego grałem. No, ta gra jest załamaniem. Powiem wam, ja się rzadko na gry wkurzam, nawet jak gry mają swoje problemy, to jakoś próbuję, jeżeli mi się coś spodoba w grze, to próbuję bronić jakoś tę grę, próbuję jakoś dalej w to grać, dalej robić rzeczy, dalej ukończyć to po prostu grę i mam wtedy jakoś dobry nawet czas, jeżeli coś mi się podoba, to mam dobry czas. W tej grze były jakieś małe rzeczy, które mi się podobały, ale tych rzeczy, które były złe, było tak dużo, że ja tą grę po prostu przeszłem, żeby ją przejść, żeby mieć ją skończoną. Zakończenie tej gry mnie załamało. Stan tej gry graficznie, wszystkie takich problemów nawet według mnie, gdzie ja grałem w Cyberpunka na PS4 na premierę, to nawet Cyberpunk na PS4 nie miał takich problemów według mnie, jak ten nowy Saints Row, który i tak był przesunięty o kilka miesięcy, ponieważ chcieli wypolerować grę, żeby było wszystko dobrze, gdzie gra chyba oni jeszcze więcej błędów zrobili w tych kilka miesięcy, niż jakby ją wypuścili wcześniej, to nawet Cyberpunk nie był taki zły.
Ja tą grę skończyłem, żeby ją skończyć i nigdy tak nie wkurzyłem. To jest nawet gra. Ja wiecie, że ja nie robię jakichś tam recenzji gier, nie robię filmików, że o, ta seria gier jest taka, ta seria gier jest taka, albo ta gra jest taka i nijaka. Ale Saints Row jest jedyną grą, dla której naprawdę chciałbym zrobić filmik, żeby opowiedzieć, jak bardzo zła jest to gra. Jak okropna jest to gra według mnie. Jak chciałem, ja nawet już jak zanim ją kupiłem, mówię, a, zajebiście, to zrobię sobie platynę w tym Saints Row'ie. To, tamto. Ja ukończyłem tą grę, zrobiłem jak najwięcej sidequestów jak mogłem i w dniu jak ukończyłem ją, ja z nią skończyłem o 9 rano tą grę skończyłem, od razu wyszłem z gry, zapisałem, wyszłem z gry i ją usunąłem. Nie wiem, może naprawię tą grę, bo w dzisiejszych czasach często tak jest, że gry wychodzą i są na przykład nieukończone, to, tamto. Może ją naprawią. Zobaczymy, jak to z tym czasem będzie, ale już minęło kilka miesięcy, od kiedy ta gra wyszła i jak na razie nie widzę, żeby ta gra była w lepszym stanie. I nie mam ochoty jej instalować, bo to jest po prostu załamanie w tej grze, nie ma nic dobrego. Ja jako fan serii, który gra w tą serię od czasów Xboxa 360, ja grałem w jedynkę, ja grałem w dwójkę, ja grałem w trójkę, ja grałem w czwórkę, ja grałem w Got Out of Hell, ja grałem nawet w Agents of Mayhem, który nie jest oficjalnie Saints Row'em. Grałem nawet w Agents of Mayhem, miałem trochę więcej zabawy niż w tym krapie. Agents of Mayhem, który był uważany za jedną z najgorszych gier, jakie były zrobione z serii Saints Row, według mnie nie było takie złe, jak ten najnowszy Saints Row. To jest po prostu... Nie wiem, jak można takie coś osiągnąć z taką serią. Ja uwielbiałem gry Saints Row. Ja wszystkie gry przeszłem na 100%. Ja we wszystkie chętnie grałem. I wszystkie przechodziłem kilka razy. No ale tego gówna nie mogę grać. No i po prostu jest załamanie według mnie ta gra. Przepraszam, że teraz się tak wkurzyłem. No ale musiałem wreszcie o tym powiedzieć. To jest jedna rzecz, która po prostu... Musiałem to wspomnieć, bo tak mnie to wkurza, nikomu innemu tego nie mogę powiedzieć, że myślałem, że powiem to na vlogu, no bo to jest po prostu załamanie ta gra według mnie. Krab nad krapami. Nie grałem w gorszą grę. Przez ostatnie naprawdę... Postal 4 jest lepsze niż to. Gdzie ta gra jest naprawdę... Postal 4 jest zrobione, żeby być krapem. A oni tutaj chcieli osiągnąć nie wiadomo co i takie gówno wyszło. Ale dobra, nie będę się więcej wkurzył, bo już się chyba za bardzo trochę wkurzyłem. ale tak, ludzie, tutaj oczywiście teraz na bardzo happy momencie, skończyłem prawie przez pół godziny, już teraz o tym wiecie, ale ja będę miał bicka w ogóle po tym, jak ja to po prostu skończę. To będę miał bicka, jak nie wiadomo co. I też co chciałem wspomnieć, co może nagram, nie wiem, czy teraz już dużo ludzi do tego momentu w filmie jest, ale nagram pewnie filmik o moich tatuażach, ponieważ dużo osób mnie o to prosiło. Ale to zobaczymy, jak się pojawi, to się pojawi. Więc tak, moi kochani, to było przez pół godziny, teraz rozmawiałem. Myślałem, że to będzie taki vlog kilka minut. Chciałem go tam naprawdę prowadzić cały dzień, ale ja nie będę nic specjalnego robił, więc nie będę miał co do nagrywania. Teraz pewnie będę grał dalej albo w Postala 4, albo zaraz w God of War'a sobie włączę i będę grał sobie dalej w God of War'a. Mam aktualnie 11 rano, więc cały dzień jeszcze jest przede mną. Coś na pewno wymyślę, co będę... robić. I tak, ludzie, jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie, wbijajcie, jak mówiłem wam, na Discorda, jest link w opisie. I tak, moi kochani, to było na tyle. Myślę, że film wam się spodobał, to był bardziej taki filmik informacyjny i widzimy się w następnym filmie. Na razie.